Cześć, witam ponownie wszystkich widzów. No, dzisiejszy odcinek, przyznam się szczerze, miał być o całkiem innej tematyce, a mianowicie miał być to taki przerywnik w naszej epopei projektorowej. A mianowicie chciałem coś dodać nowego do kanału, czyli takie po prostu testy lub rzut okiem na różne gadżety z AliExpress. No i tymi gadżetami miały być dzisiaj dwie konsolki retro, byśmy rzucili sobie okiem i sprawdzili ich możliwości. Zabawy, bo oczywiście ja jestem dzieckiem lat 80., dlatego się troszkę, powiedzmy, rajcuję takimi bardziej retro niż nowymi tam PS-ami, piątkami czy innymi tam Xboxami. No ale niestety, czy stety, znalazł się mój zaginiony projektor, który gdzieś tam utknął we Francji na ponad chyba 4 tygodnie niecałe i właśnie do mnie dotarł, a mianowicie jest to projektor bezbrandowy o oznaczeniu A11. Widzicie, jest to przedstawiciel, jak ja to nazwałem, pudełkowców. Z drugiej strony jednak, jak gdyby się zapodział i nie znalazł i dostałbym tak zwany refund z AliExpress, ale bym się nie obraził. Bo już chyba zmienię troszeczkę kryteria zakupów takich projektorów, no ale niestety znalazł się, przyszedł do mnie, trzeba go będzie porównać z innymi pudełkowcami, a nabicie będzie M10 i do tego dorzucimy HY300, już to jest ta sama półka HD. No i właśnie nakręcając to, właśnie przyszedł do mnie kolejny projektor. Chyba największe pudło, jakie miałem do tej pory, jest to Jabber V12, no ale niestety ten musi poczekać troszkę, bo to czasowo też troszkę potrwa. To będzie duży konkurent dla naszego Vimeusa K9. Bardzo się rajcuję tym właśnie projektorem, zobaczymy jak wypadnie. No ale dzisiaj niestety musimy się zająć tymi maluchami, żeby było sprawiedliwie. Także film troszeczkę może będzie przyspieszony właśnie odnośnie tego testu, tego pudełkowca, bo ostatnio przeglądałem swoje filmy i patrzyłem właśnie tam na procent oglądania w ogóle moich materiałów i myślę, że ja chyba już za długie robię te filmy, nawet mi dziewczyna powiedziała, że chyba za dużo gadam. Także jakby ktoś miał jakieś sugestie, co można wyciąć albo dodać z tych filmów, co powiedzmy by było bardziej potrzebne, a co mniej, żeby skrócić te filmy. Także sugestie zapraszam wpisywać w komentarzach. No już nie przedłużając tego przydługiego wstępu, to też zapraszam wszystkich właśnie do dorzucenia jakiejś cegiełki w formie blika na zakupy kolejnych projektorów, takie jak ten Jabber. Do mnie idzie jeszcze kolejnych 6 projektorów. Chyba zbankrutuję z tym. No ale cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Także dzisiaj nie będzie retro konsolek, dzisiaj będzie kolejny test pudełkowców, na który serdecznie zapraszam. Okay, przyspieszony szybki rzut oka na nasz projektorek. Jak widzicie, tak się prezentuje. Tu od razu dałem naszą M10 dla celów porównawczych, jeżeli chodzi o jakość. Od razu dodam, że nasza M10 okazała się bardzo dobrym projektorem. W stosunku cena-jakość naprawdę bardzo dobrze wypada. Jako jeden chyba z dwóch projektorów, który obsłużył nam wszystkie aplikacje streamingowe bez problemu. Ale to niestety się zmieni niedługo, gdyż 15 lipca Netflix szykuje nam małą niespodziankę i chyba dla wszystkich użytkowników takich niecertyfikowanych, powiedzmy Androidów, będzie to mały ząg, ale o tym w dalszej części filmu. Także tak to się prezentuje, nasza A11 do M10 widać, że jest dużo większa. Ta M10 jest bardzo filigranowa, bardzo fajny projektorek, ale zajmijmy się na razie tą A11. Dosyć, jak widzicie, minimalistyczny design. Z tyłu mamy zestaw podstawowych złączy, 2 razy USB HDMI i słuchawkowe. Zasilanie. Tutaj akurat nic ciekawego się nie dzieje. Na spodzie mamy tylko centralny wkucie, który jeszcze jest nieumiejscowiony na środku. To będzie wpływało na równowagę na statywie. Niestety pod nóżkami nie mamy żadnych otworów montażowych, tylko musimy się posiłkować tym jednym. Ale mimo, że projektor jest dużo większy od naszej M10, to wcale nie jest ciężki. Waży około 130 g, ważąc go. No i tutaj jeszcze z ciekawostek jest taka rzecz, co przypadkiem zauważyłem. Zobaczcie, że mamy wysuwany jak kartę pamięci filtr przeciwpyłkowy. No akurat w żadnym pudełkowcu tego nie było. Jest jak jest, może i na plus. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne. Tutaj mamy czujnik do Keystone'a i jak widzicie dosyć duży obiektyw. No i w zestawie jeszcze oczywiście dostaliśmy pilot. O dziwo pilot jest całkiem inny niż reszta. Troszkę się zmienił, powiedzmy, kształt tego pilota. Kabel zasilający HDMI i lakoniczną oczywiście instrukcję. No i to by było na tyle. W szranki będzie stawała właśnie M10 i 300, gdyż to jest ta sama półka, czyli full, nie HD, czyli 720p. W teście porównawczym będą właśnie te trzy projektory. Dobra, odpalmy go, zobaczmy jak dalej. Tak się prezentuje obraz naszego projektora. Przy takich warunkach oświetleniowych, jak widzicie, launcher już jest dosyć znany, nie występował już w niejednym naszym projektorze. Także oglądajcie takie warunki, to jest czysty masochizm, dlatego rozwinąłem do połowy mój materiał projekcyjny, żeby pokazać Wam różnicę. Różnica oczywiście jest diametralna, tylko oczywiście pamiętajmy, jeżeli byśmy chcieli używać takiego materiału, że on ma dużą wadę, czyli niskie kąty widzenia, musimy patrzeć na niego na wprost. Dobra, mniejsza z tym, teraz sprawdźmy podstawowe parametry techniczne, czyli zużycie energii. 70 niecałe 1 W, to przy nadchodzących podwyżkach może mieć dla niektórych osób znaczenie. Jaki hałas generuje, tutaj jest wylot ciepłego powietrza. No ponad 71 dB, to jest chyba jeden z najgłośniejszych projektorów jak do tej pory. Środek pomieszczenia. 36, 37. No powiedzmy jest dosyć hałaśliwy.
No i wymiary oczywiście tradycyjne, jakie mi wyszły, czyli z 3,5 metra tradycyjnie 2,42 na 1,65 m, przekątna 2,81 m, co jest ekwiwalentem 111 cali. Czyli tak powiedzmy średnio nam wyszło. Dobra, to mamy z głowy, teraz szybki przegląd menu będzie. Warunki już mamy powiedzmy kinowe, szybki rzut oka z bliska na naszą siatkę. To jest projektor typu HD, czyli 720p, ale coś czuję, że przy takiej grubym pikselu to nie będzie chyba tyle. Nie wiem, jak to właśnie ugryźć. Jak to, jak widzicie, takie ono będzie najlepiej widać w porównaniu waszą z 300 i M10. Także ogólnie sam obraz dosyć jest ładny. Widać, że projektor jest dosyć powiedzmy jasny. Nieźle się to prezentuje. Rozmycie rogów troszeczkę jest. Ale to już tutaj nawet widać ten troszeczkę te kółeczka od naszej soczewki Fresnela. Ale nie ma tragedii. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Projektor kosztował 262 zł. Niestety żadna promocja na niego weszła. Także taki był sklep. Dobra, wejdźmy teraz troszkę głębiej. Szybko przejdziemy przez ustawienia. Od razu powiem, że tutaj mamy problem z pilotem. Jest to pilot typu kieruj mnie na projektor. Nie jest tak responsywny, jakbyśmy chcieli. Network wiadomo, dwubędowy. Szybko to przelecimy. To wiadomo, sound. Tu jest ciekawa rzecz. I tutaj od razu powiem, dlaczego jest ustawiony na 100%. Już jest bardzo cichy ten głośniczek. Dlatego ustawiony jest na 100%. I dalej jest dosyć cicho. Jeden chyba z najciszych jak do tej pory projektorów. Tutaj widzicie Press Voice. Nie wiem, jak to ugryźć, bo na pilocie żadnego guzika wybierania głosowego nie ma. Aczkolwiek z tyłu na pilocie tutaj mamy taką małą dziureczkę. Wygląda, jakby był mikrofon. Ale nie wiadomo, jak to po prostu uruchomić. Tutaj standardowo zmiana trybu projekcji. Keystone tradycyjny. Znaczy ten tradycyjny. Tu jest ten, tak jak ja to mówię, jednostronny, że przesuwamy całe boki. Jak widzicie, nie pojedyncze narożniki. Jedziemy dalej. Tutaj już tradycyjny Keystone czteronarożnikowy. No i tutaj scaling. Jak widzicie, dosyć spory. Oczywiście to jest wszystko cyfrowo. Pamiętajcie, to też wpływa na jakość wyświetlanego obrazu. No i tutaj wszystko, co możemy ustawić odnośnie samego obrazu. Tu wiadomo, tłumaczenia. Tutaj mamy troszkę informacji o naszym projektorze. Jak widzicie, brak oznaczenia brandu. 1 giga i 8 giga pamięci, czyli standardowo Cortex A53. Nic tutaj już więcej nie wynaleziemy. Aplikacje to wiadomo, tutaj mamy do resetu i update'u jakiegoś systemu. Mamy najnowszy, nic się tutaj nic nie pokazało. Tutaj jeszcze mamy troszeczkę wejście w standardowe, jak w Androidzie, w nasze aplikacje, czyli tam wymuszenie zamknięcia, clear keys i takich ten niepotrzebny nam rzeczy. No i to by było właśnie na tyle. Także nie ma co czekać. Możemy tutaj już porównywać, będę podłączał nasze projektory. Ale jeszcze jedna rzecz odnośnie tutaj właśnie tych aplikacji streamingowych. Już nie będę ich włączał, tylko powiem, że tak, Netflix działa, Prime działa, ale nie w wersji APK, czyli Prime TV, tylko w wersji takiej bardziej przeglądarkowej. Nie o dziwo, Disney też działa. I o co chodziło tutaj właśnie z tym Netflixem? Mianowicie Netflix tutaj chyba 15 lipca będzie odcinał się od tego typu Androidów, czyli będzie zmiana certyfikatów. I wyskoczy nam taki komunikat, że po prostu Netflix nie będzie już wyświetlany właśnie na takich, powiedzmy, okrojonych Androidach. Nie wiem, czy tu mi się pokaże. Chcę to szybko zrobić, bo naprawdę wychodzą te tasiemce. Ale jak widzicie, tutaj jest problem troszeczkę z załadowaniem samego Netflixa. Nie wiem, czy mi się pokaże, bo jak pierwszy raz uruchomiłem, to właśnie wyskoczyła taka notka. I już tutaj mam od info od paru, tutaj właśnie, jak widzicie, jeszcze działa. Widzów, że już na P30 czy w H300 też się pojawiają właśnie takie notki. Także można się szykować już raczej na to, że nam Netflix uniemożliwi oglądanie właśnie zbudowanych Androidów. Będziemy musieli się posiłkować jakimiś smartboxami, certyfikatami, najlepiej Google Widevine L1. To nam rozwiąże wszelkie problemy. Dobra, to będziemy mieli z głowy. Teraz czas chyba na podłączenie naszej reszty gromadki i sprawdzenie, jak to wypadnie przy naszych projektorach podłączonych trzy jednocześnie. Trzy projektory mamy podłączone. Tutaj A11, M10 i na samym dole 300. Tak to się prezentuje, powiedzmy, z menu głównego. Troszkę widać, że tutaj chyba, jeżeli o jasność odbiega od reszty, właśnie 300. Zobaczmy, jak to wygląda z ostrością obrazu. To jak widzicie, tutaj te krateczki nie wszędzie, nie na każdym projektorze były aż tak widoczne. To jest właśnie A11. Aczkolwiek powiem, że sam obraz całkiem niezły jest. Tutaj mamy 300. Chociaż 300 też to jest, jak widzicie. Ja na to mówię pikseloza. Ale też ostrość nie najgorzej, zobaczcie, cyk, i tutaj mamy A10 mega czarna, czerń. Ja tutaj zaraz odpalę Netflixa, zobaczymy, czy ten pojawi się komunikat o wycofaniu certyfikatów 15
lipca bodajże, zobaczcie. No powiedzmy, że cała trójka podobnie, jeżeli chodzi o ostrość. Nawet nie ma fester rozmyć tutaj właśnie w narożnikach. Ale to nam nic nie mówi. Zaraz odpalimy jakiś materiał i zobaczymy porównawczo. Ok, ja już tutaj podłączyłem swojego Mi Boxa. Tutaj mam parę, że tak powiem, do zmiany tapet. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka nie ma specjalnie dużych różnic. Aczkolwiek tutaj, jak widzicie, na A11, czyli lewy górny róg, jakby ta biel była jaśniejsza. Czyli wydaje się, że sam projektor też jest troszeczkę jaśniejszy. Na przykład w odróżnieniu na samym dole mamy 300. A to sobie sprawdzimy luksometrem, jak to wypada. Tutaj tylko tak porównawczo. Zaraz puścimy materiał nasz znany. A tutaj po prostu troszkę statycznych obrazów. No tutaj widać ewidentnie, że coś tutaj... Podejdę bliżej. Tutaj jakby jakieś, widzicie, rozmycie na A10 konturów. Co ja mówię, M10, A11, już mi się mylą. Tak to się prezentuje. No i tutaj jest troszeczkę 300. Ale to nam nic nie mówi. Dobra, odpalmy jakiś obraz w ruchu. Jak też odpalimy, to sobie sprawdźmy jeszcze jasność. Jak od razu widać, że nasza A11 tutaj chyba góruje, ale sobie sprawdzimy centralne punkty i porównamy. Ale jak podchodzę, to już widzę, że jest jaśniejsza. 200 luksów A11, M10, 165 i zobaczymy, jak wypadnie 300. No 300 to dwa razy, powiedzmy, ciemniejsza od A11. Także to mamy zmierzone, jedziemy dalej. Ok, nasza Costa Rica już odpalona. No od razu widać, co, gdzie i jak. No widać, że jasnością góruje tutaj A11, później drugie miejsce M10 i na samym dole HY300. Aczkolwiek nie sama jasność jest najważniejsza. Zaraz sobie zrobimy stop klatkę, zobaczymy, jak to wypada w szczegółowości. Ok. No momencik, teraz sobie podejdziemy. To nam wiele wyjaśni. I tak, tutaj mamy A11. Nie jest źle. Widać tam troszkę pikselozę, ale to oczywiście trzeba podejść do tego. Tutaj M10. Jest troszeczkę jakby lepiej, na pewno bardziej nasycone kolorami. I na samym dole zobaczcie, jaką robotę robi A300. Zobaczcie tą różnicę w tym w szczegółowości. Czyli tak, to jest 300. A11. I M10+. Nie no. Tutaj szczegółowością 300, zobaczcie. Nawet nie ma podjazdu. Reszta do naszej 300. Dobra, jedziemy dalej. Mimo, że jest troszeczkę ciemniejsza. No ale widać, 300 tutaj robi robotę. Wejdziemy sobie do naszego zielonego potworka. Tam też sprawdzimy. Ale już widać, pierwsze wnioski można wyciągnąć. I coś czuję, że się znowu rozgadałem. Będzie ta siemię. No ale cóż, najwyżej przewiniecie. Dobra. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony, jak tutaj wypada 300. Dobra, jedziemy. Od początku A11. Obraz ładny, nierozmyty, dosyć ostry. Troszeczkę brakuje jakby szczegółowości. M11 w sumie plus. O, tu już troszeczkę lepiej widać tą szczegółowość. Jeszcze raz. A11, M10 i zobaczmy naszą 300. A 300 to już w ogóle kosmos. Nie, to te dwa projektory nie mają w ogóle podjazdu do 300. Czyli mamy tak. Pierwsze miejsce, drugie i trzecie. Jedziemy dalej. To już nam chyba wyjaśniło wszystko. Ale tak prawdę mówiąc, to z wszystkich trzech projektorów obraz jest całkiem ładny. Ale tutaj 300 góruje, mimo że jest najciemniejsza, to właśnie to daje chyba ten kontrast, te lepsze efekty, co ja mówię, szczegółowość lepszą. No, nasycenie barw widać, że naprawdę tutaj A11 prowadzi, później M10 i na końcu 300, ale nie, to też jest najważniejsze. Dobra, tu już nie będę robił stop klatki, bo już nie ma po co, a może szybką. Albo nie. Nie, bo nie będę tego rozciągał. Tamte slajdy nam pokazały wszystko. Dobra, teraz włączamy naszą panią. Okej, okay, nasza pani już się moczy. Stop klatka na oczku. Zobaczmy. No tutaj kolorystycznie to raczej nawet przekoloryzowane jest na A11. Bardziej są stonowane kolory na 300 i M10. Ale z bliska to będzie nam więcej powie.
Chodzi o szczegółowość. Rozmycie. Nie no. Powiem tak. Na każdym z tych trzech projektorów da się komfortowo oglądać. No ale 300 tutaj naprawdę robi robotę. Myślałem, że będzie odstawać. Mimo, że jest najciemniejsza, to się wydaje, że kontrastem i odzwierciedleniem detali wcale nie ustępuje reszcie. Pamiętajmy, że to są ustawienia fabryczne. Zawsze coś tam można podkręcić, odjąć, wedle uznania. No troszeczkę ta 11 jest przejaskrawiona, coś jak w telewizorach Samsunga. Kolory się wylewają z tego. Niektórym osobom to się może podobać. Okej. Ja myślę, że więcej nam nie będzie trzeba. Tu jeszcze zrobimy sobie stop klatkę. Tradycyjnie, to chyba będzie nasz rytuał. Tak to się prezentuje. A 11, no 300 to tutaj naprawdę robi robocie, zobaczcie. O tą szczegółowość. No i tutaj M11 Plus. Już mamy tutaj chyba podium. Czyli według mojej subiektywnej oceny to 300. Później będzie A11, co ja mówię, M11 Plus i A11. W tej kolejności. Według mojego subiektywnego odczucia. Także myślę, że już nie ma co przedłużać. Ja tylko jeszcze zmierzę całościową jasność na tym powierzchni, co było na początku. I sobie zrobimy krótkie podsumowanie. Wyniki mamy, ale to w ramach oczywiście ciekawostki. Nasz projektor A11 bezbrandowa osiągnęła 294 ANSI. Producent deklarował, producent w opisie było, że około 300 ANSI, czyli to chyba najbardziej zbliżony do opisu wynik. Tutaj jeszcze wpisałem M10, czyli jak dobrze pamiętam miała 263 i na szarym końcu 300 z wynikiem 92 ANSI. Ale jak sami widzieliście, niejasność jest najważniejsza, chociaż też dosyć ważny parametr. Tutaj okazało się, że jeszcze kontrast, nasycenie kolorów i inne takie tam powiedzmy poboczne aspekty obrazu dały nam obraz taki, że 300 tutaj wygrała w cuglach, drugie miejsce dalibyśmy M10 i trzecie właśnie A11. No i oczywiście cenowo dalej wygrywa 300, bo 300 teraz można śmiało poniżej 190-180 zł wyrywać na tej promocji właśnie Euro 2024. Tutaj 262 zł. No i bardzo wskazane jest używanie głośnika jakiegoś Bluetooth. No tutaj naprawdę głos jest marnej jakości. No i tam M10, która jest najdroższa chyba z tej całej trójki, czyli ponad 300 zł, 320, zależy jaka tam promocja. Ale oczywiście taki właśnie morał z tego, jak nie widać dużej różnicy, to po co przepłacać. Także to już mamy dzisiaj odfajkowane. Czas się będzie chyba zająć za tego kloca V12 Jabera. I na dzisiaj to już chyba zakończymy to i zapraszam na kolejny film.